Cześć! W tym filmie pokażę Wam następne kilka miejsc w Polsce, które są naprawdę ciekawe i dość nietypowe, a za którymi kryje się jakaś ciekawa historia. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków, link jest w opisie pod filmem. Nie zanudzając, zaczynajmy! ...45 km od Gdańska. Nad brzegiem Nogatu stoi potężny zespół budynków z czerwonym dachem, otoczonych grubym murem. To kolosalne fortyfikacje zajmujące obszar 18 hektarów. Kto raz zobaczył tą ponad 700-letnią budowlę, nie pomyli jej z żadną inną. Malbork to największy gotycki zamek w Europie. To właściwie trzy zamki. Wysoki, średni i niski, zwany częściej przedzamczem. Zbudowali go krzyżacy w XIII wieku. Był to niemiecki zakon rycerski, powstały po krucjatach. Spacerując przy samym obiekcie, widać tylko 7-metrowe mury. Dopiero z wysokości można docenić ogrom budowli. To twierdza wielka jak góra, pierwotnie wzniesiona z ponad 30 milionów cegieł. I choć może trudno to sobie wyobrazić, kiedyś była jeszcze potężniejsza. Niestety wiele zamkowych obiektów i murów nie przetrwało do naszych czasów. W 1309 roku urząd wielkiego mistrza został przeniesiony właśnie do Malborka. Zamek zyskał status stolicy jednego z najpotężniejszych państw położonych u południowego brzegu Morza Bałtyckiego. W późniejszych czasach obiekt pełnił funkcję siedziby władz pruskich i komisji morskiej. Przez pewien czas był też wykorzystywany jako rezydencja królów polskich. Na pierwszy rzut oka zamek wygląda na nietknięty zębem czasu, ale z lotu ptaka widać więcej. Ściany zamku to prawdziwa układanka starych i nowych cegieł. To jasny znak, że zamek popadł kiedyś w ruinę. Ale nie w średniowieczu, wtedy nie było takich armat, które doprowadziłyby do tak rozległych zniszczeń. Na murach widać też ślady po kulach z ciężkich karabinów maszynowych. To zniszczenia z czasów II wojny światowej. Ale to nie niemieckie wojska oddały strzały. Niemal całą wojnę zamek przetrwał nienaruszony. Działania wojenne w Malborku rozpoczęły się 26 stycznia 1945 roku, a zakończyły się 10 marca 1945. Gdy Armia Czerwona wkroczyła do Polski, w Malborku doszło do krwawej bitwy. Zniszczenia były ogromne. Wtedy doszło do bardzo ciężkiego ostrzału i wschodnia strona zamku została zniszczona prawie w 80%. Pewne partie zamku przestały praktycznie istnieć. Z biegiem lat zamek odbudowano na podstawie dokumentów historycznych. Od podstaw zniesiono m.in. 39-metrową wieżę dzwonniczą. Dziś zamek wygląda bardzo podobnie jak 6 stuleci temu, a największy zamek gotycki w Europie podniósł się z gruzów. Na zwiedzanie zamku warto zarezerwować cały dzień, a naprawdę jest tutaj co oglądać. Moim zdaniem każdy choć raz powinien przyjechać do tego niesamowitego z tajemniczą historią miejsca, a na pewno zrobi to na tobie niesamowite wrażenie. Arkadia. Znana jest z mitologii jako utopijna kraina szczęśliwości i beztroski. W Polsce mamy wieś o tej nazwie. Pierwotnie była to wieś Łupia, ale jej nazwa zmieniła się nie bez powodu. Arkadia leży w województwie łódzkim, w powiecie łowickim. Została zaprojektowana przez architektów na wzór idealnego raju. Przez jej środek przepływa rzeka Skierniewka, która tworzy staw z dwiema wyspami
i dodaje uroku tej małej, ale urokliwej wiosce. Piękno tutejszych budowli z pewnością zachwyci każdego turystę. To właśnie tutaj Radziwiłłowie chcieli stworzyć sobie raj na ziemi. Wybudować romantyczną wioskę z ogrodami angielskimi, grotami, łukami i akweduktami. A konkretnie chciała tego Helena Radziwiłłowa, żona Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela pobliskiego Nieborowa. Architekci dostali jasne polecenie przekształcić krajobraz niewielkiej wioski tak, by przypominała raj. Widząc dzisiejszą Arkadię, można stwierdzić, że zadanie zostało wykonane perfekcyjnie. Już po pierwszych chwilach zwiedzania pojawia się wrażenie podróży po obcej, trochę we włoskim stylu krainie, przypominającej rajski ogród. Taki właśnie był zamysł założycielki parku, dla której stał on się projektem życia. Helena Radziwiłłowa, ta sama, która wdawała się w liczne romanse, m.in. ze Stanisławem Augustem Poniatowskim, od zawsze marzyła o takim miejscu i dopięła swego. Jej mąż przymykał oko na jej liczne romanse, tak samo jak na jej kaprys przemianowania jednej z wiosek w majątku w prawdziwą idylę o nazwie Arkadia. Wizytówką Arkadii i bohaterem wielu fotografii jest niezwykły akwedukt nad rzeką Skierniewką. Ponadto zbudowano tutaj liczne budynki, jak przybytek arcykapłana, domek gotycki, dom Grota Sybilli, dom Murgrabiego, świątynia Diany, a także łuk grecki, ponadto mur z hermami i do tego wszystkiego jeszcze cyrk. Zwiedzanie romantycznego parku ułatwia dokładna mapa, którą otrzymujemy przy wejściu. Miejsce to uznano za dzieło sztuki, a w 1945 roku Arkadia stała się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Już niedługo walentynki i jak szukacie romantycznego miejsca na spacer, to Arkadia nadaje się idealnie. Złoty Stok to punkt obowiązkowy dla każdego turysty spragnionego niesamowitych widoków w niezwykłych miejscach. Kopalnia Złota w Złotym Stoku jest to atrakcja turystyczna zorganizowana w dawnej kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku w województwie dolnośląskim. Główne atrakcje to trasy turystyczne zorganizowane w sztolniach dawnej kopalni złota i arsenu. Na trasie turystycznej zorganizowano wystawę obrazującą historię górnictwa w Złotym Stoku. Wycieczkę po kopalni zaczynamy od sztolni Gertrudy i związanej z nią legendy. Była ona żoną zaginionego w kopalni górnika. Nie mogąc pogodzić się ze śmiercią męża, samodzielnie wyruszyła do podziemi, aby go odszukać. Nigdy jednak stamtąd nie wyszła, a jej duch do dziś tuła się po kopalnianych korytarzach. Kolejną atrakcją jest tak zwany chodnik śmierci. Uśmiercano tu górników podejrzanych o kradzież złota. W dalszej części kopalni, a dokładnie sztolni czarnej, znajduje się jedyny w Polsce podziemny wodospad. Pięknie oświetlony, 8-metrowy ciek robi ogromne wrażenie. Innymi atrakcjami są przepływ łodziami częściowo zalaną sztolnią, jazda kolejką po korytarzach kopalni, pukanie złota, wystawa minerałów, osada średniowieczna z elementami dawnych urządzeń technicznych i sztolnia Ochrowa. Prowadzący organizują dla grup tak zwane fabuły i mają naprawdę dobre poczucie humoru podczas opowiadania o historii kopalni. Złoty Stok to kopalnia złota i arsenu, której początki sięgają XIII wieku. Podobno właśnie wydobyte tutaj złoto posłużyło królowej hiszpańskiej Izabeli do sfinansowania wyprawy Krzysztofa Kolumba. Z kolei wydobywany tutaj arsen służył do produkcji arszeniku,
jednej z najpopularniejszych trucizn świata. Na tym kończę ten odcinek. Już niebawem opublikuję kolejny film i odkryjemy kolejne ciekawe i tajemnicze miejsca. A jakie? Zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, a o każdym nowym filmie dowiesz się pierwszy. Nie zapominajcie także o kciuka w górę i napiszcie w komentarzach, czy byliście w tych miejscach i jak tam było. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca w Polsce, dajcie znać, a na pewno zrobię o tym film. Dziękuję za każdy komentarz i pomoc w rozbudowie tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!